ciężko normalnie bez kółek. To jest gość, zobacz, człowieku, za nami leciał elegancko. Takich zawodów polscy kibice sportów siłowych w Irlandii jeszcze nie widzieli. 6 września na obiekcie sportowym w Portlaoise odbyły się zawody Strongman 2009 Celtowie kontra Polska. Doskonały pomysł, dobra promocja oraz coraz większa popularność tej dyscypliny sportu sprawiły, że zawody siłaczy oglądało ponad 2000 osób. Większość kibiców stanowili Polacy, którzy bardzo gorąco dopingowali swoich zawodników. Zarówno polscy, jak i irlandzcy kibice bawili się wspaniale. Rozpoczęcie imprezy poprzedziła parada motocyklistów Husarii, która długą i głośną kanonadą przejechała ulicami Portlaoise. Na oddalonym 80 km od Dublina obiekcie sportowym zarówno zawodnicy, jak i kibice musieli zmagać się z pogodą, która tego dnia niestety nie dopisała. Deszcz, wiatr, zimno, a także błoto towarzyszyły siłaczom przez cały czas trwania zawodów, utrudniając rywalizację. Organizatorzy przygotowali 7 konkurencji, z których rozegranych zostało 6. Ostatnia z konkurencji została odwołana ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne. Wśród rozegranych konkurencji znalazły się spacer Bushmana, znany polskim kibicom jako spacer farmera, wyciskanie kamieni, martwy ciąg, uścisk Herkulesa, ciągnięcie tira oraz załadunek i przeciągnięcie łódki. Wszystkim konkurencjom bacznym okiem przyglądał się znany kibicom arbiter Krzysztof Dziełyński. No biorąc pod uwagę fakt, że pogoda nam troszeczkę nie sprzyjała, trochę się obawiałem o ewentualne kontuzje zawodników, zarówno polskich, jak i z drużyny przeciwnej, ale życie pokazało, że silne chłopaki dali radę. No właśnie, jak często zdarza się tak, że na przykład strongmeni muszą podnosić mokre od deszczu kamienie, ważące no krocie? No generalnie jest taka zasada, no show must go on. Jeżeli jest sponsor, jeżeli wydaje się na to pieniądze, to niezależnie od pogody przedstawienie musi się rozpocząć i skończyć. Zawody zakończyły się zwycięstwem polskich siłaczy 175-115. Najlepszym polskim zawodnikiem dnia okazał się Jarosław Dymek, natomiast wśród irlandzkich siłaczy najlepszy wynik osiągnął kapitan Celtów Glenn Rose. Impreza Strongman 2009 zakończyła się specjalnym bankietem, na którym pojawili się zawodnicy obu reprezentacji. Na zwycięską drużynę czekał puchar ufundowany przez ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej, doktora Tadeusza Szumowskiego. Team Polska, hip hip!
Natomiast dla drużyny, która zajęła drugie miejsce, specjalny puchar od Federacji Sportów Siłowych i Sztuk Walki, organizatora zawodów Strongman 2009. Podczas bankietu kapitan irlandzki siłaczy Glenn Rose wręczył zwycięskiej reprezentacji specjalne szable, które były nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach oraz za wspólną twardą walkę w niełatwych tego dnia warunkach. Now on to the winning team, Polska. Zdobycie drugiego miejsca zawodnicy irlandzcy otrzymali specjalne pamiątkowe toporki. And I would like now to present our runners-up, the Celtic team, their trophies. W bankiecie uczestniczyli również najwierniejsi kibice, którzy wcześniej wykupując specjalne bilety, zagwarantowali sobie możliwość uczestnictwa. Był to czas nie tylko na wspólny posiłek, ale i na wspólną rozmowę, wymianę komentarzy, wspólną fotografię czy też pamiątkowy autograf. Niezależnie od warunków pogodowych, impreza po raz kolejny pokazała, że potrafimy wspólnie z Irlandczykami nie tylko doskonale się bawić, ale także integrować, co było również istotnym elementem rodzinnego pikniku Strongman 2009 w Portlaoise. We'll be right back.